Chciałbym przywitać Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu, takim wieczorze piłkarskim w pubie Lokomotywa w Gnieźnie. Dziś naszym gościem jest Dmitrij Iniacz. Przywitajmy go bardzo gorąco. Chyba powinniśmy zacząć od takiej rzeczy najbardziej aktualnej, a więc meczu z Lechią Gdańsk. Jak oceniasz to spotkanie? No bo chyba tak z perspektywy trybun, no nie było do końca to tak, jak wszyscy byśmy oczekiwali. No, moim zdaniem to ciężko wygrałem, nie, ale najważniejsze, że wygraliśmy mecz, bo ostatni rok mieliśmy też takich ciężkich meczów i nie potrafiliśmy wygrać, nie? Zrealizowaliśmy, bo bardzo ważne jest, jak nie gramy, jak powinniśmy grać, że wygrywamy te spotkanie. Myślę, że to jest najważniejsze przy teraz mecz sezonu, nie, dla nas w Wrocławiu. No ale chyba też ta pierwsza połowa, szczególnie ta pierwsza połowa była, no doszło do tej zmiany, nie było w składzie właśnie Tomka. Czy to już wcześniej był jakiś uraz, czy to taka po prostu była taktyka trenera, że zaczynamy bez Tomka? No taka była decyzja trenera, nie, że chcieliśmy zaskoczyć Lechię od początku i chcieliśmy zaatakować 4-5 ludzi, nie. Okazało się, że wiele dużo dziura w środku i później się, nie. No bo w drugiej połowie wygrałem. Właśnie, ta druga połowa wyglądała zdecydowanie lepiej, no ale no, ciągle to nie jest to. I patrząc szczególnie też po tym meczu w Krakowie, gdzie zespół Lech Poznań grający najładniejszą piłkę, najbardziej ofensywną w Polsce, w Krakowie zagraliście bardzo defensywnie, tak to wyglądało przynajmniej z trybun. W związku z czym też wynik jest no, mało satysfakcjonujący i dla kibiców, i zapewne dla Was, no bo też Mistrzostwo Polski oddala się. No oczywiście. Szkoda tego wyniku, nie. No, Wisła też przy tym spotkaniu nie wyglądała najlepiej, nie. Myślę, że powinniśmy wygrać z tego spotkania. Szkoda, że tak się skończyło. Mieliśmy jedną czy dwie okazje, ale w takich meczach niestety, musimy korzystać, nie. Wisła Kraków ma najlepszych defensywnych pomocników w Polsce, oczywiście poza Lechem. Dziękuję. Oczywiście, są najlepsi poza wami w Polsce, Waszy Sobolewski, Junior Diaz, zostawiony na rzecz Polaków. Dziękuję. No, no tak pokazali, bo oni są bardzo dobrzy zawodnikami, nie? Sobolewski jest reprezentant Polski, Diaz też jest reprezentant swojego kraju. Myślę, że to są doświadczeni piekarze Sobolewski. Nie? I moim zdaniem też jest jeden z lepszych defensywnych pomocników, jak najlepszy. Dzięki systemu blisko i prosto wiemy, że pan Rozwik nie biegał najwięcej, że tak powiem, w Polsce, najwięcej kilometrów robi w trakcie meczu. A jak to wygląda u ciebie? Też jest zawodnikiem środka pola, też nie musisz się cofać do przodu. No oczywiście, że Wędrowski najwięcej biegał w Polsce. W Lidze Mistrzów nawet biegają mniej niż Bandera. A jak to wygląda? No też to jest taka pozycja w drużynie, że musimy po prostu biegać tyle kilometrów. To może trochę mniej albo więcej, ale tu jest blisko, jest, bo defensywny pomocnik musi biegać bardzo dużo. Czyli pokonanie odcinku Gniezno Poznań na nogach nie stanowiłoby dla Ciebie problemu? Nie. Tylko czasowo, nie? Kibice krzyczą, i trzeba się starać i tak dalej. Jak Wy to odbieracie? Czy się obrażacie z trybunami, czy po prostu to jest dla Was motywujące? No to jest dla nas motywujące, bo wiemy, że nasi kibice wierzą w nas, my też wierzymy w kibice, bo mamy najlepsze kibice w Polsce. I oni zawsze mają rację, nie? A propos rzeczy kibiców, chciałem zadać pytanie. Rotterdamy przykładowo. Odczuwaliście naszą obecność tam? Tak. No oczywiście, że odczuwaliśmy obecność. 30 tysięcy Belgów nas 1500 i Oczywiście, że serce nam takie było, nie, w Rotterdamie i każdy wjazdu. No. No, mieliśmy szacunek naprawdę i wygraliśmy, dodaliśmy 120% z naszej siły, nie? Ja mam takie pytanie, jakbyś porównał właśnie scenę kibicowską w Polsce i w krajach byłej Jugosławii, bo wiem, że tam generalnie też jest taka gorąca atmosfera. No jest gorąca atmosfera, ale tylko ja graję Zvezdę i Partizan, ale takie kibicje jak tutaj w
Poznaniu wiadomo, że taki kibicu jeszcze nie ma tam. No zawsze wiadomo, że generalnie po rozpadzie byłej Jugosławii to wszystko tam, można powiedzieć, że jakiś degres jest od tego czasu generalnie. No tak. Jak tu już Serbia, Chorwacja mają swoje kraje, to już nie tak jak było. Myślę, że nigdy nie będzie tak jak było. Mówi się coraz częściej o tym, że Robert Lewandowski odejdzie, mówi się o Borussii Dortmund. Pojawiają się również spekulacje tutaj w mediach, że odejść ma również Sławek Peszko. Rozmawiacie o tym w szatni? Wiesz może coś więcej, jak to wygląda? Czy to już są przesądzone ten transfer, szczególnie tutaj lewego? No tak, ale prasa pisze tak, że lewy odchodzi, ale no, moim zdaniem lewy ma jeszcze kontrakt Lechu i moim zdaniem musi z nami razem walczyć do końca, bo tutaj jest podstawa, a transfer dopiero jest po sezonie, nie? No ale czy to nie pozostaje jednak bez wpływu, jeśli tutaj ciągle czyta się, że Lewandowski raz jest w Borussii Dortmund, raz trafi na Wyspy, być może do Serie A, nawet do Włoch. No i czy to właśnie nie pozostaje bez wpływu, no bo jeśli ciągle się czyta o tych transferach, no to wy też możecie powiedzieć, no kurczę, za chwilę się nam rozpadnie zespół, odejdzie jeden, drugi zawodnik, no to ta walka, no walczymy o tego mistrza, no ale później na boisku coraz mniej jednak jest tej walki. No oczywiście, ale tak jest dzisiejsza piłka, nie? Robert jest bardzo dobrym zawodnikiem, nie? Reprezentantem Polski, no pokazał tego w poprzednich meczach. Szkoda będzie naprawdę stracić takiego zawodnika. Ale no nie wiem, musimy dać radę jakoś i po Robertu, który przyjdzie, nie, bo muszę wiedzieć co jest Lech i co jeszcze brakuje, nie, dużo lat. Jak się zaklimatyzowałeś w naszym kraju w ogóle, jak ci się w ogóle podoba z tego co wiem, co wam łatwiej to idzie niż innym piłkarzom z innej części świata? No zgadza się, że trochę łatwiej jest, bo to jest podobny kraj jak nasz. No jestem już 3 lata tutaj, czy pół. Myślę, że aklimatyzowałem się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Czyli te kraje, mentalność ludzi jest podobna do ciebie? No, mentalność ludzi jest bardzo, bardzo podobna, nie, jak na Balkanie. Myślę, że to jest też przyczyna, bo aklimatyzowałem się szybko tutaj. Czyli nie wybierasz nigdy z Polski, zostajesz Lechu do końca kariery. No Lech jest taki klub, nie, że każdy chce grać w Lechu, nie? Myślę, że moim zdaniem nie bym miał nic przeciwko tego. Ale może tutaj Marcin spytał o to porównanie pomiędzy krajami, ale też warto chyba zapytać, jak zmienia się Polska. No jesteś już tutaj trochę czasu, za chwilę w Polsce będą Mistrzostwa Europy. Dostrzegasz te zmiany, o których tak często czytamy, czy też nie, ty jako osoba obiektywna z zewnątrz? No czuję się, że się dużo zmienił, bo stadiony, buduje się stadiony, nie, jako pierwszy i czuję się, że Polska idzie na górę, jeżeli jest piłka nożna pisami, nie. Teatr, jeszcze takie pytanie, w ogóle czy widzisz właśnie przez te 3 lata zmianę w klubie w ogóle, czy klub generalnie według ciebie idzie do przodu, czy generalnie stoi w miejscu, czy się zatrzymuje w swojej... No moim zdaniem oczywiście, że klub idzie do przodu, bo pokazaliśmy też w pucharach, jak wyszliśmy bardzo, bardzo daleko z tej grupy. No i myślę, że co rok będzie lepszy. Czy mi się wydaje, że generalnie ta gra wasza w pucharach jest potrzebna po to co roku, żeby generalnie ten klub się rozwijał, nie? No, potrzebny jest doświadczenie tako i dla piłkarzy i dla klubu, nie? Jakiś kolejny, tak proszę. Czy jeśli pojawiała się odpowiednia oferta finansowa, czy zdecydowałbyś się na przejście do innego klubu? Czy jesteś po prostu przywiązany na tyle do Lecha, że już myślisz na przykład... Ale że... innego klubu w Polsce, czy... Pojedynczy, czy w Polsce, czy za granicą. Czy po prostu kwestia finansowa jest dla ciebie ważniejsza na przykład niż za Lecha? No nie mogę powiedzieć, bo jestem już 3,5 lata tutaj w Lechu i czuję się jak u siebie domu, nie? Bo jeszcze raz mówię, nie mam nic przeciwko tego, żeby zostać tutaj. Czyli nadal w Lechu. Tak, żeby zostać tutaj i... No jestem zdecydowany, ale to jest zawód, gdzie nigdy nie wiesz, gdzie jesteś dzisiaj, a gdzie jutro, ale moim zdaniem Lech jest na pierwszym miejscu i tego nie odchodzi, nie?